Socjaliści twierdzą, że gospodarka jest dla ludzi pracy. Natomiast my mówimy, człowiek pracy ma na dwóch łapkach służyć u ludzi konsumpcji. Mamy tam kilkanaście milionów ludzi pracy, ale mamy w Polsce 38 milionów ludzi konsumpcji. I celem gospodarki jest konsumpcja, a nie produkcja. Socjaliści uważają, że najważniejsza jest produkcja. Że wszystko, co prowadzi do wzrostu produkcji, jest dobre. Tak jak za komuny, prawda, coraz więcej ten hut spalało węgiel, dodawane w kopalniach, coraz więcej wydobywano, żeby, prawda, w elektrowni było więcej prądu dla wydobywania węgla w kopalniach i tak dalej. To wszystko się rozwijało znakomicie, tylko nie było węgla i prądu dla ludności. Ale gospodarka rozwijała się znakomicie. Otóż nie, proszę Państwa, celem gospodarki nie jest produkcja, tylko konsumpcja. Nie po to robimy buty, żeby szewcy mieli pracę. Nie po to robimy buty, żeby kapitalista, szewc mógł zarobić na tym. Buty są robione po to, żebyśmy my mogli na nogach coś nosić. To jest cel gospodarki. I my musimy dbać o dobro konsumenta, a nie o dobro producenta. To jest podstawowa różnica między prawicą a lewicą. Co jest celem gospodarki? Musimy dbać o tę kobietę na przykład, która, ona nie pracuje w gospodarce, ona jest, się mówi pogardliwie, przy mężu. Ta kobieta jest motorem gospodarki, bo ona chodzi od sklepu do sklepu i kupuje tanie i dobre towary. I ona wymusza tym samym na producentach, żeby robili tanie i dobre towary. Ta kobieta jest najważniejszym elementem gospodarki. Nie General Motors, nie Orlen, nie Lotos. Elementem najważniejszym gospodarki jest ta kobieta i ten mężczyzna, bo mężczyźni też kupują, prawda, rozmaite rzeczy, prawda, ale ta kobiecina jest najważniejszym elementem gospodarki i my o niej musimy myśleć. Nie o producentach, tylko o właśnie konsumentach. I powtarzam, po roku 89 wróciliśmy do ideału socjalizmu. Budujemy eurosocjalizm, gdzie dba się właśnie o produkcję, dba się o ludzi pracy, o związki zawodowe, o związki producentów również. To jest z naszego punktu widzenia związek pracodawców, to jest tym samym związek producentów. Są to wszystko ludzie, którym celem jest obłupienie konsumenta ze skóry. Prawda? A naszym celem jest zmuszenie producentów do dzikiej konkurencji między sobą, prawda? Do wyścigu szczurów, żeby producenci musieli walczyć o łaski konsumenta. Wtedy jest dobrze. Wtedy jest kraj dobrze, jeżeli producenci są zmuszeni do konkurencji. Proszę to dobrze zrozumieć, bo to Państwo słyszycie w radio, prasie, telewizji coś dokładnie odwrotnego. Że najważniejsza jest tutaj produkcja, nie konsumpcja. Uczy się Państwa również, że najważniejszy jest eksport, bo z tego są dewizy. Otóż jest to oczywisty nonsens. Celem gospodarki jest import, a nie eksport. Jeżeli eksportujemy towary, to nie po to, że chcemy się pozbyć węgla z Polski, mamy go za dużo, tylko eksportujemy go po to, żeby dostać, załóżmy, dolary. Ale dolary nie są nam potrzebne po to, żebyśmy wylepili nimi ściany w pokojach, jak mówi Milton Friedman, tylko po to, żeby coś kupić. Na przykład telewizory, albo powiedzmy takie mikrofony, jak do tego mówię. Otóż celem jest import. Eksport jest tylko smutną koniecznością. Musimy mieć te pieniądze, bo inaczej byśmy nie mogli kupić towarów z zagranicy. Pamiętajmy o tym, że jest dokładnie odwrotnie niż Państwo uczą. Celem jest import, a eksport jest tylko smutną koniecznością. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć import, to musimy rozwijać eksport. Ale ciągnie gospodarkę nie import, tylko ciągnie ją, nie eksport, tylko ciągnie ją import. Ta chęć, żeby kupić jak najwięcej, a wtedy, żeby mieć pieniądze, no niestety musimy pracować. Uczy się Państwa różnych bzdur, że celem gospodarki jest tworzenie miejsc pracy. Jest to dogma w dzisiejszej Europie, jest to oczywisty nonsens. Celem gospodarki jest likwidowanie miejsc pracy. Jeżeli przyszedł do mnie syn i powiedział tak, tata, ja ten samochód mogę ci reperować w 2 dni. Ale wiesz co, poproś brata, żeby mi pomógł, to we dwóch zrobimy to w 3 dni. No, to jest tworzenie miejsc pracy, prawda? Zamiast
trzech roboczych, dwóch roboczych dniówek, będzie sześć roboczych dniówek, prawda, robota w REN, prawda, ale to jest oczywisty nonsens. Jeżeli robotę zamiast trzech ludzi może zrobić dwóch, to to jest postęp. Miejsce pracy oczywiście będzie zlikwidowane. I tak oczywiście powinno być. Im mniej ludzi potrafi zrobić daną rzecz, tym lepiej, a nie tym gorzej. Prawda? Z punktu widzenia konsumenta, który w wyniku tego mniej płaci za towar, no bo trzeba płacić. Co się dzieje z tymi zwolnionymi z pracy? No wiadomo, ludzie zwolnieni z pracy przy budowie omnibusów, jako to lakiernicy, karetnicy, kołodzieje, stangreci, forysie i tym podobni ludzie, te zawody zniknęły. No i kto pracował potem w fabrykach, które robiły lokomotywy i wagony? No ci wywaleni z pracy, forysie, stangreci, lakiernicy, karetnicy, kołodzieje i tak dalej, prawda? Gdyby ich pracy nie wyrzucono, to by nie było komu pracować w fabrykach lokomotyw przy układaniu torów, szyn i tak dalej. Tylko dlatego, że ich zwolniono z pracy, prawda, możliwy był dalszy postęp. Także celem gospodarki nie jest tworzenie miejsc pracy, tylko likwidacja miejsc pracy. To jest postęp gospodarczy. I to, co się dzieje w tej chwili, zastój gospodarczy w całej Europie, wynika stąd, że my hołdujemy absurdalnym zasadom gospodarczym. No, zupełnie absurdalnym zasadom gospodarczym. A państwo widzicie w internecie, chodzą tam sobie takie filmiki, rozmaitych szczęśliwych Chińczyków. Na przykład burmistrz Wuchan, ja na swoim blogu tam podałem linki do tego. Burmistrz Wuchan se chodzi tam po parku, pokazuje mi, u nas wszyscy pracują. A wy płacicie sobie zasiłki dla niepracujących. My was za 5 lat wykupimy. Idzie sobie żółtek i się śmieje. No i ma rację niestety. No i ma rację. Prawda? Jeżeli my płacimy ludziom za to, że nic nie robią, a nakładamy grzywnę zwaną podatkiem dochodowym na tego, kto pracuje, a jeżeli pracuje dwa razy lepiej, to przy podatku dochodowym grzywna jest 4 razy wyższa, nie 2 razy, tylko 4 razy wyższa. Oczywiście, że dziwne jest, że ludzie jeszcze w ogóle pracują, prawda? Normalnie człowiek przez by na bezrobocie pracował na czarno, prawda? Albo coś tam. Także tylko jakieś wyniesione z dzieciństwa, jakieś dziwne nawyki skłaniają ludzi, żeby jeszcze pracować legalnie, prawda? Bo to jest robota absolutnie nieopłacalna. Także żyjemy w absurdalnym ustroju. I to, co nowa prawica chce zrobić, to przywrócić po prostu normalność. Dostałem dzisiaj pytanie na konferencji prasowej, czy gdzieś tam, czy wy właściwie chcecie budować coś nowego, czy wrócić do starego? Otóż historia się kołem toczy po prostu, prawda? My mówimy jasno, 100 lat socjalizmu było jednym wielkim nieporozumieniem. 100 lat socjalizmu skończyło się tym, że gospodarka rozwija się w tempie nie 15 czy 20%, tylko w tempie 1 czy 2%, prawda? Ludzie stają się demoralizowani, a jednocześnie są z siebie niezadowoleni. By zauważyć, że narasta niezadowolenie ludzi. Zwłaszcza młodzieży. Patrzmy sobie na protesty. Wszędzie, na Izraelu są protesty, prawda? Młodzież ma już tego dosyć, bo widzi, że nie ma rozwoju. Popatrzcie na świat. Wynalazki, jakie nas otaczają, z mikrofonem włącznie, to są na ogół wynalazki XIX wieku. Zlikwidować urzędników, którzy się wtrącają do gospodarki, naszego życia. Trzeba przywrócić godność człowieka. Godność człowieka, który mówi, jak to jest. To wy, bydlaki, nie pozwalacie mi w aptece kupić sobie lekarstwa? Skończył mi się orfen i jak chcę kupić sobie w aptece, nie mogę użyć do lekarza. Jestem ten kretyn, który nie wie, co trzeba sobie kupić w aptece. To jest godność człowieka naruszona. Za kogo oni mnie traktują? Za kogo oni mnie uważają? Za debila? Ale tak, uważają mnie za debila. No, sądząc po wynikach głosowania, to mają z pełną rację. No. Ludzie głosują na tych, którzy ich tak traktują. Widocznie są debile. No, jak to można inaczej zrozumieć?